Gwiazdy od kuchni w SKTV, witajcie. Dzisiaj naszym gościem będzie kawałek rodziny zastępczej, a nawet rodziny zastępczej plus, czyli po prostu Monika Mrozowska. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło. Co robisz po rodzinie zastępczej? Głównie gotuję. Właściwie wszystko tak się potoczyło już w trakcie grania w rodzinie zastępczej. Gdzieś się nałożyły po prostu pewne etapy życia. Ja już pod koniec, znaczy ja nie wiedziałam tak naprawdę, że my będziemy już w niedalekiej przyszłości kończyć zdjęcia do serialu, ale ponieważ już od wielu lat wcześniej z moim mężem dużo gotowałam, dosłownie 2 lata przed końcem zdjęć wydaliśmy pierwszą książkę kucharską. I okazało się, że sam pomysł z książką był o tyle trafiony, że później gdzieś się to przełożyło na dalsze gotowanie w telewizji, na prowadzenie pokazów, warsztatów, więc tak naprawdę w tej chwili ja głównie zajmuję się gotowaniem, jestem taką kucharką do wynajęcia. Chociaż nie widać po tobie, czyli nie próbujesz tego, co gotujesz? Nie, próbuję. Wiesz co, ale to chyba właśnie przy takich spotkaniach, to najlepiej się sprawdza przy takich spotkaniach bezpośrednich z rodzicami, z dzieciakami, gdzie widać właśnie, że te posiłki są takie konkretne, gdzie to co ja gotuję, to nie jest jakaś kuchnia taka bardzo dietetyczna, tylko staram się, żeby te rzeczy były zdrowe, ale żeby to jak najbardziej, żeby to nie były takie posiłki, które kojarzą się właśnie z wychudzonymi mamami, które przeraźliwie liczą kalorie. I właśnie tą swoją kuchnią, i wydaje mi się, że ten mój wygląd no też musi gdzieś tam iść w parze, że jeżeli nie jestem osobą jakąś otyłą, ale z drugiej strony pokazuję, że tak, można jeść duże ilości węglowodanów, można jeść białko roślinne, można jeść masło, którego się wiele osób boi, albo nie wiem, tłuszcze roślinne, i wcale nie trzeba być grubym, tylko po prostu no, to są też jakieś tam różne składowe, które są potrzebne do takiego do zdrowego funkcjonowania. Zasady są podobno ważne w odżywianiu, to prawda? No z zasadami to jest tak, że czasami warto je łamać, ale ja właściwie wyznaję jedną taką podstawową zasadę, ale też nie przestrzegam jej zawsze i wszędzie, bo tak się nie da. Staram się nie jeść późno wieczorem. Staram się, żeby ten ostatni posiłek, który zjadam, to była godzina 18-19. I w tym momencie mam taką sytuację, że kładę się spać nieprzejedzona, nie taka po prostu opuchnięta aż od tego jedzenia. A jak budzę się rano, to jestem głodna i zjadam wtedy duże śniadanie. No dobrze, no ale to jak gdyby wyklucza w ogóle takie spotkania późno wieczorne z kolegami przy bezalkoholowym winie. To jest właśnie to, o czym mówiłam. Zasady są po to, żeby je łamać. W związku z czym, jeżeli mam spotkanie towarzyskie, które na przykład sama organizuję, no to rzeczą dosyć dziwną by było, jeżeli bym przygotowała masę smacznego jedzenia, oczywiście przekonywała wszystkich, że to jest bardzo smaczne i bardzo zdrowe i będzie mi przykro, jeżeli tego nie spróbujecie. Natomiast jeżeli sama bym siedziała ze szklanką wody mineralnej i absolutnie niczego nie jadła, tylko chyba wiesz co, chyba we wszystkim najważniejsze są proporcje. Jeżeli to nie jest tak, że my codziennie wieczorem zjadamy jakiś ciężkostrawny, duży posiłek, tylko, no nie wiem, no nie zapraszamy znajomych codziennie. Pewnie, sami też nie wychodzimy codziennie. Wydaje mi się, że nawet taka sytuacja, jeżeli jemy nawet niezdrowo, ale nie wiem, raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu, żeby zrobić sobie, żeby się zastanowić po prostu, na ile jestem w stanie przestrzegać tych zasad, ale żeby też nie stać się jakimś takim niewolnikiem tego wszystkiego, bo w którymś momencie przychodzi taka frustracja i już takie zniechęcenie tymi wszystkimi zdrowymi zasadami i tym całym zdrowym odżywianiem, że mówisz, hello. Nie mam ochoty tego robić dłużej, bo mnie to męczy i nie jest to przyjemne. Moim zdaniem jedzenie przede wszystkim powinno sprawiać przyjemność. Przy okazji powinno być zdrowe. I jeżeli się uda połączyć te dwie rzeczy, że mamy przyjemność, a to też służy gdzieś tam kontaktom międzyludzkim. Zawsze przyjemniej jest spotkać się z kimś, jeżeli na stole nie leżą tylko ciasteczka. No niestety, no, prawda, nasza kucharka, ale patrz jakie równiuteńkie robi, no nie? Jakie wymyślne. Prawda, gwiazdeczki takie, no, nie wiem. Ja co nie wiem, czy bym potrafiła. No, nasza kucharka jest najlepsza. Zośka Samuśka. No, mam nadzieję, że mnie poznasz z nią później po programie. No ale nie wiem, tak myślę, że jest, jasne, że jest rodzinnie, fajnie, jeżeli swojsko, jest tak. Fajnie. No. A kiedy ty złapałaś bakcyla? Kiedy zaraziłaś się chęcią do gotowania? Bo ja
przykład to tam niespecjalnie lubię gotować, więc pytam, czy u Ciebie to było gdzieś tam z babci na matkę, z matki na córkę, czy jak? Znaczy ja, trudno tutaj mówić o jakimś bakcylu i o takim momencie, kiedy pojawiła się myśl, że jejku, no tak uwielbiam siedzieć w tej kuchni, że najchętniej bym stamtąd nie wychodziła. U mnie zaczęło się to właściwie od tego, że w momencie, w którym wróciłam z bardzo przyjemnych wakacji z moimi przyjaciółmi z Grecji i ponieważ tam zaczęłam się trochę inaczej odżywiać, ale było to spowodowane bardziej warunkami klimatycznymi niż jakimiś innymi czynnikami. Po prostu było strasznie gorąco i jedynie, nie wiem, wchodziły w grę jakieś sałatki warzywne, bardzo lekkie produkty. No i naturalna kolej rzeczy była taka, że po 2 tygodniach bardzo mocno schudłam, zaczęłam się dużo lepiej czuć i pomyślałam sobie, że chciałabym kontynuować, może nie taką samą dietę, bo jednak ta dieta była tam bardzo restrykcyjna. Ja tego nie odczuwałam, bo tak naprawdę przez te 2 tygodnie przy tej temperaturze mogłabym funkcjonować wyłącznie na sokach owocowych i na wodzie i pewnie czułabym się tak samo dobrze. Natomiast jak wróciłam już do Warszawy, to pomyślałam sobie, że szkoda by było stracić te efekty, które jednak podczas tych 2 tygodni tej diety udało mi się uzyskać. A wiedziałam, że moja mama, no raczej mając tyle spraw na głowie, pracując zawodowo, zajmując się domem, zajmując się mną, moim bratem, no nie będzie miała ochoty przygotowywać oddzielnego obiadu, oddzielnego śniadania dla mnie, dlatego że mnie akurat w tym momencie coś odbiło, że potraktuję to po prostu jako taką czystą fanaberię. Więc naturalna kolej rzeczy była taka, że musiałam zacząć sama przygotowywać sobie posiłki. I bardzo szybko tak naprawdę okazało się, że mi to sprawia przyjemność, bo gdzieś tam muszę wyszukiwać jakieś... zaczęłam korzystać z różnych składników, których wcześniej w ogóle nie zauważałam w sklepie. I okazało się, że jakoś to zaczyna wychodzić, że to nie jest tak, że to co ja gotuję, to tylko mi smakuje, bo mam po prostu jakąś wizję teraz wiecznej diety i odchudzania się. Tylko, że to jedzenie może być przy okazji też smaczne dla innych osób, które może niekoniecznie są zainteresowane gotowaniem. Albo w ogóle, albo w ogóle gotowaniem. Kuchara. Znajdę kuchara. Narara. Czyli Monika Mrozowska dzisiaj w Gwiazdach od Kuchni Weska TV. Wracamy już po hitach na czasie. Do zobaczenia. Dla mnie wyjazd na przykład z fasolkami na występy, gdzie mieszkaliśmy w hotelu, gdzie ja miałam z moją przyjaciółką swój oddzielny pokój, gdzie następnego dnia rano schodziłyśmy na śniadanie do restauracji. Ja miałam wrażenie, jakbym żyła w jakimś innym świecie. Gwiazdy od Kuchni Weska TV, Monika Mrozowska dzisiaj jako gościuwa. Czy Ty w kolejce stojąc w sklepie na przykład usłyszałaś czasami za sobą: ej Majka, posuń się. Tak naprawdę dopiero od niedawna chyba ludzie gdzieś tam się przyzwyczaili, że ja tak naprawdę nie nazywam się Majka, tylko nazywam się Monika, więc jak przez to? Wiele, nie, przez wiele, wiele lat zawsze zwracano się, na przykład nawet jeżeli ludzie pamiętali, jakie mam nazwisko, to jednak imię zawsze były jakieś pojedyncze przypadki, kiedy zwracano się do mnie, pani tak jak mam na imię, czyli pani Moniko, tylko jednak Majka, 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 ale ja też nie należę do tych osób, które przywiązują taką wagę do aż takich szczegółów, bo wiem, że są osoby, które się w takich sytuacjach dość mocno obrażają. Ten serial przez tyle lat był na antenie, był no dosyć właśnie, mocno ile? Popularny. W sumie to jest kawał historii no twojego to jest, życia. Nie wiem, no, z tego co tak kojarzę, to 10-11 lat, więc tak naprawdę 1/3 mojego życia, ale tego się w ogóle nie odczuwało. To znaczy ja dopiero w momencie, w którym przyszedł ten moment, znaczy nie, pamiętam, że był taki moment właśnie chyba jak mieliśmy takie 10-lecie, była zorganizowana jakaś impreza. Ja mówię, jakie 10-lecie? No i tak zaczęłam sobie dodawać te kolejne lata i mówię, Jezu, faktycznie. Ja tu spędziłam już 10 lat, kawał życia, ale bardzo, no teraz mogę jakby mówić szczerze. Tak. Bardzo, bardzo przyjemna praca, bardzo przyjemni ludzie, cała ekipa, co wiem, że nie zdarza się bardzo często, a poza tym, co po tylu latach też nie jest takie łatwe do utrzymania, bo jeżeli przebywamy w dosyć małej przestrzeni, bo my to nagrywaliśmy wszystko w takim malusieńkim domku pod Warszawą, i tam poza aktorami czasami musiało się zmieścić dodatkowo 20-30 osób z ekipy.
W okresie zimowym no raczej nikt nie miał ochoty na spacery po pięknej okolicy, tylko wszyscy siedzieli w tym domu. No jeżeli mamy naprawdę niewielkich rozmiarów przestrzeń, na której musi się skupić tyle osób, no to jeżeli się nie lubimy, to takie rzeczy dosyć szybko wychodzą i jest słabo i ciężko jest udawać, że jest miła atmosfera. A tutaj jednak przez tyle długich lat, bo my na początku nagrywaliśmy w hali, ale to były dosłownie 2 czy 3 lata, a później przez kolejne, czyli 7-8 lat, wszystko nagrywaliśmy pod Warszawą. W magicznym domku. W magicznym domku pod Warszawą. I uważam, że miałam cholerne szczęście, że trafiłam akurat na tych ludzi i że przez tyle lat udało nam się pracować w przyjemnej, takiej naturalnej, naprawdę rodzinnej atmosferze. Słuchaj, ty jako mała dziewczynka, czyli będąc w wieku swojej starszej córki, śpiewałaś w grupie, która nazywała się Fasolki. To taki, powiedziałabym, historyczny moduł muzyczny w naszym kraju. Dopiero teraz sobie tak, dopiero teraz do mnie dociera, jak na ile historyczny. Tak, bo to są piosenki, które zostały nawet teraz na nowo nagrane, w nowych aranżacjach. W których piosenkach ty wystąpiłaś? Chyba taka najbardziej znana to jest Zabiorę brata na koniec świata. Ja nie wiem, czy kojarzysz. Tak, znajdziemy Wispę jak Robinson. Moja siostra, ponieważ jest dużo młodsza ode mnie, zawsze mi to śpiewała. I powiem ci, że to jest też dla mnie na przykład dziwne, bo wiele osób... Był taki moment, że jednak wiele osób kojarzyło mnie tylko z Majką. A teraz nie wiem, czy to jest kwestia tego, że gdzieś ci ludzie, którzy są w moim wieku, zaczynają wracać do tych piosenek i zaczynają je puszczać swoim dzieciom. No to właśnie bardzo często się z tym spotykam, że Jezu, przecież ty byłaś w Fasolkach, a ja tam te piosenki, to wszystkie dyskoteki w szkole, albo nie wiem, tam w przedszkolu, to zawsze się przy tym bawiliśmy. To jest fajne, nie wiem, że to... Poza tym miałam takie wrażenie, że te piosenki w dalszym ciągu... Są one aktualne. Się nie zastarzały. Mhm. One w dalszym ciągu mogą towarzyszyć naszym dzieciakom i tak samo fajnie się tego słucha. Mhm, ale ten Zabiorę brata na koniec świata to chyba w trójwymiarze było, w takich okularkach, tak, no nie? Tak, było, no, tam wisiały jakieś różne rzeczy, żebyś później miała złudzenie, tak, że możesz optyczne. Włożyć... ale jak ktoś miał czarno-biały, bo kiedyś, uwaga, drogie dzieci, były czarno-białe telewizory, to miał padakę w 3D wtedy. Słuchaj, Monika, a poza tym bratem na końcu świata to jeszcze coś było? Była jeszcze taka piosenka Srebrna koleżanka. Tego nie znam. Okej, co jeszcze było? Była taka piosenka, ta już nie była trójwymiarowa, blues chyba, czy nie, coś było. Z bluesem. Ale jak ty te Fasolki wspominasz? Dobrze, na pewno, prawda? Bo to fajny element twojego dzieciństwa. Fajny etap życia. Wiesz co, teraz jak tłumaczysz dzieciakom, że kiedyś się nie jeździło za granicę, że kiedyś się nie wyjeżdżało do fajnych hoteli, tylko się jechało do ośrodka wypoczynkowego. Tak, Wilga. Tak. Też jeździłaś do Wilgi? Pewnie. Że jeździło się po prostu, no, albo się jeździło pod namiot ewentualnie, jak się jechało nad morze, to się jechało maluchem 18 godzin. To ja widzę, że mojej córce się po prostu takie rzeczy zupełnie nie mieszczą w głowie. Dlatego dla mnie wyjazd na przykład z Fasolkami na występy, gdzie mieszkaliśmy w hotelu, gdzie ja miałam z moją przyjaciółką swój oddzielny pokój, gdzie następnego dnia rano schodziłyśmy na śniadanie do restauracji, ja miałam wrażenie, jakbym żyła w jakimś innym świecie. Z drugiej strony miałam i mam mamę, która bardzo mocno pilnowała tego, żeby nie odbiła mi przysłowiowa palma, więc ja miałam poczucie, że to jest taki dodatek, fajna taka wisienka na torcie, natomiast, że moje takie codzienne życie wygląda zupełnie inaczej. Natomiast bardzo to doceniałam, że mogę w ten sposób spędzać czas, że mogę jeździć po całej Polsce, że mogę być w różnych takich miejscach, do których moi rówieśnicy w ogóle nie docierali. No i my dzisiaj dotarliśmy do Moniki Mrozowskiej, na szczęście. I ona jest naszym gościem dzisiaj w programie Gwiazdy od Kuchni Beska TV. Do rozmowy wracamy już po hitach na czasie. Dobrze w miarę wychodzi mi zajmowanie się własnymi dziećmi, natomiast do obcych czasami mam mało cierpliwości. Gwiazdy od Kuchni Beska TV i Monika Mrozowska w naszej trzeciej części programu. No to teraz wracamy do twojej szkoły i do twojej edukacji, bo ty jesteś aktorką nieprofesjonalną, tak to się zwykło mawiać. Tak, nie skończyłam szkoły teatralnej. Tak. I skończyłaś coś, co się nazywa studium, ceramiczne, czyli ty jesteś z wykształcenia taką porcelaną. No bo jaki masz zawód wyuczony? Zawód wyuczony? Ja jestem po pedagogice. A, no proszę. Najpierw było studium ceramiczne, które trwało
2 lata, a później skończyłam normalne 5-letnie studia pedagogiczne, ale byłam na takim kierunku, to była pedagogika z plastyką, więc oprócz jakby pracy magisterskiej musiałam jeszcze ulepić. Złożyć, nie, już się lepieniem nie zajmowałam, musiałam złożyć jakąś, zrobić jakiś dyplom z jakiejś dziedziny plastycznej. To było no u ja siebie? Akurat wybrałam malarstwo. Aha, czyli jesteś utalentowana w kierunku pędzla. To wiesz, zdania są podzielone. Czy? Nie tobie oceniać zdolności. Mam wrażenie, że w jakimś dziwnym kierunku brnie ta nasza rozmowa. Nie wiem, czemu się uczepiłam tego studium ceramicznego, ale... Dobrze, nie pędzle. Dobrze, dobrze. Coś ci ono dało? To był... Studium ceramiczne? Tak, tak. Tak, przez wiele lat prowadziłam na przykład zajęcia z ceramiki, z dzieciakami, ale... Dosyć szybko, to znaczy, no tak jak mówię, potrzebowałam kilku lat, przekonałam się, że jednak... to nie jest to. Że to nie jest to. Że jednak dobrze w miarę wychodzi mi zajmowanie się własnymi dziećmi, natomiast do obcych czasami mam mało cierpliwości. Mhm. To znaczy, ja prowadziłam zajęcia w jednej z takich normalnych państwowych szkół podstawowych, ponieważ zajęcia były dofinansowywane z Urzędu Miasta, to zajęcia dla dzieciaków były bezpłatne, w związku z czym tutaj też jakby to jest dla mnie taki sygnał, że może nie zawsze posyłanie dzieci na zajęcia bezpłatne jest dobrym rozwiązaniem, bo bardzo często okazuje się, że na takie zajęcia trafiają dzieciaki, które są zajęcia bezpłatne, no to pójdziemy, ale które się tak naprawdę tym nie interesują i na grupę, nie wiem, tam około 30 dzieciaków była połowa taka, która się faktycznie angażowała, która faktycznie przychodziła tam, bo chciała coś fajnego zrobić i robiła genialne rzeczy. Natomiast była połowa, która dezorganizowała gdzieś tam lekcje i która przychodziła no dlatego, że właśnie to były zajęcia bezpłatne. Więc jakby, no mówię, czasami ciężko mi było gdzieś tam... Uważam, że w ogóle zawód nauczyciela... Trudny. Jedna z najcięższych chyba profesji, jaką można sobie wymyślić i wykonywać. Ale świadomie skończyłaś te studia, czyli mogłabyś świadomie, mieć... bo ja właśnie tak, bo ja właśnie w trakcie studiów, kiedy jeszcze miałam praktyki w szkole, ja miałam taki ambitny plan, że w ogóle otworzę swoje przedszkole prywatne, no ale później całe szczęście miałam ten epizod z prowadzeniem zajęć plastycznych i przekonałam się, że absolutnie, że po prostu bym... To nie jest to. Nie, nie. Znaczy, może przedszkole tak, no tak jak mówię, to była szkoła podstawowa, być może z przedszkolakami byłoby łatwiej. Mm-hmm. Ten epizod związany z edukacją, to wcale nie taki krótki, zlał się w czasie z tym, kiedy była produkcja Rodziny Zastępczej? Tak. Czyli ty w czasie swojej edukacji byłaś już osobą rozpoznawalną. Tak, no tak, tak było. Odczuwałaś gdzieś to brzemię popularności, czy mogłaś sobie studiować jak taki normalny człowiek, cokolwiek to oznacza? Wiesz co, ja się zawsze starałam normalnie zachowywać, więc nawet jeżeli w momencie, w którym pojawiłam się na pierwszych zajęciach na uczelni, to może było jakieś zaskoczenie i może było jakieś zainteresowanie, które bardzo szybko gdzieś tam się rozeszło po kościach, bo no w momencie, w którym nie robisz z siebie osoby... Którą nie jesteś. Tak, którą nie jesteś i zachowujesz jakiś dystans i absolutnie nie masz zamiaru z nikim wchodzić w jakąkolwiek interakcję, no to pewnie wtedy byłabym wytykana palcami. Natomiast w momencie, w którym zachowywałam się tak jak cała reszta studentów, tak jak cała reszta osób z mojego roku, no nie było takiej potrzeby. Po prostu bardzo szybko wszyscy zaczęli to traktować jak zajęcia jak każde inne. Rodzina Zastępcza to jest taki, powiedziałabym, twój świetnie rozpoznawalny... Znak rozpoznawczy. Tak, tak, dziękuję za pomoc, ale ty brałaś też udział w produkcji na przykład Hotelu 52, grałaś się w produkcji Usta Usta. Co jest gdzieś tam jeszcze w zanadrzu, w twoich planach? Są jakieś skonkretyzowane propozycje filmowe dla ciebie? Jeżeli chodzi o propozycje filmowe, to takie propozycje się nie pojawiają. Ja bardzo się cieszę, że mam co robić, że mam jakby, że tak. mam inną aktywność, którą się mogę zajmować, bo wydaje mi się, że to musi być cholernie frustrujące dla osób, które postawiły wszystko na jedną kartę, które skończyły na przykład szkołę teatralną. I tak naprawdę propozycji brak i co w tym momencie zostaje, nie wiem, co właśnie prowadzenie jakiegoś kółka teatralnego, no właściwie ciężko w tym momencie znaleźć sobie takie zajęcie, tym bardziej, że to chyba jest tak, że kończąc taką szkołę, masz taki ambitny plan na życie, że chciałabyś być aktorką, być rozpoznawalna, grać w teatrze, grać w filmach. A kiedy tego nie ma, to podejrzewam, że wiąże się to z gigantyczną frustracją. No ja tego nie mam. Ja bardzo bym chciała grać,
ale to też nie jest tak, że w momencie, w którym tego nie ma, to siedzę i łapię jakieś stany depresyjne, bo wiem, że po prostu mogę zająć się czymś innym. Czyli fundusze na tak zwaną bieżącą działalność czerpiesz z gotowania. Dokładnie. Czyli z można wyżyć z kucharzenia. Da się. Można. Dobrze. Czytasz o sobie informacje na plotkarskich forach, staram się blogach? Nie czytać, ale wiesz co, to jest gdzieś tam silniejsze. Tym bardziej, że nawet jak ja mam taki mam takie mocne postanowienie, że nie wchodzę. Po prostu nie interesuje mnie to, niech sobie piszą, co chcą. No ale oczywiście jest telefon. Monia, a widziałaś, co tym razem napisali, więc no jakby nie ma czasami gdzieś tam osoby z moich znajomych donoszą, że coś nowego się pojawiło, ale chyba i tak nie jestem jakąś najpopularniejszą. Zołzą podobno jestem, aha, ale no jak ktoś mnie nie zna i jest mu łatwiej tak o mnie myśleć, to proszę bardzo. No całe szczęście w momencie już takiego bliższego poznania gdzieś ta moja zołzowatość się ulatnia i osoby, które mają okazję przebywać ze mną trochę dłużej, chyba mam nadzieję, że są w stanie coś innego o mnie powiedzieć. Bo ja chciałam zapytać, co z tych rzeczy, które o tobie się pojawiają na tych portalach, to jest prawda, tak. Tak dyplomatyczny sposób tak chciałabym dyplomatycznie podejść do aktualnego życiowego twojego jestestwa. Wydaje mi się, że z 10% aha, się pokrywa. Fajnie, że jest nieprzekręcone moje imię i nazwisko, to się gdzieś tam mieści w tych 10%. Natomiast no, jeżeli chodzi na przykład o miejsce mojego zamieszkania, to się też dowiedziałam różnych ciekawych rzeczy. Mhm. Ciekawa jestem w ogóle, skąd się biorą takie informacje, że ja na przykład sobie mieszkam na jednym końcu Warszawy, a ktoś uparcie twierdzi, że nie, że jednak mieszkam zupełnie gdzie indziej. No ale napisali ostatnio, że jest nowy pierścionek z diamentem na twoim palcu. Tak. Czyli to jest, rozumiem, platyna, potwierdzona informacja? Tak, oczywiście, że tak. Diament w białym złocie kosztował mnie całe 120 zł w sklepie jubilerskim, bo dla osoby, która się chociaż odrobinę zna na biżuterii, to widzi, że to nie jest złoto, tylko srebro, że to nie jest brylant, tylko cyrkonia. Czyli jednak ten twój nowy narzeczony jest biedny. A jest narzeczony? No tak. Naprawdę? Nie wiedziałaś. No widzisz, no, no. Czyli nie wszystko jest prawdą, co wypisują. No niewiele jest w tym prawdy. No, niewiele. Ja czekam na jakieś... Znaczy nawet nie czekam, no. To ja też się jakoś bardzo mocno tym wszystkim nie emocjonuję, bo po pierwsze widzę, że to przynosi odwrotny efekt, bo im więcej ty zaczynasz się nad tym wszystkim roztrząsać, to tak jakby odbijasz piłeczkę. Jest kolejny temat, można jakby dalej to, dalej bić pianę, dalej wypisywać i drążyć jakieś. Natomiast też widzę, że jakieś, nie wiem, zaprzeczanie też nic nie daje, bo jak ktoś sobie wymyślił jakąś tezę, to się i tak będzie tej tezy trzymać. A ja sobie żyję w miarę spokojnie, miło, przyjemnie, szczęśliwie. Może to ktoś boli po prostu za bardzo. Monika Mruzowska, dziewczyna, z którą rozmawiałam nie tylko o ciasteczkach, ale przy ciasteczkach. Gościła dzisiaj w Gwiazdach od Kuchni Weska TV. Bardzo ci dziękuję za wizytę. Nie, również, Kiniu. Do zobaczenia.